Hejka kochani, zaczynamy nowego vloga. Witam Was z mojego tarasu. Mam nadzieję, że bardzo mi tutaj ręka nie będzie latać. Kiarusia tutaj chodzi cały czas i będzie pewnie przeszkadzać, bo ona jest wszędzie tam, gdzie jestem ja. Mamy dzisiaj 4 stycznia, jest przepiękna pogoda. Zresztą tak jak widzicie wokół mnie, słoneczko świeci, także jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Powiem Wam, że miałam przerwę od vlogowania, dosyć długi okres. Zrobiłam sobie czas takiej przerwy. Ja niedługo vloguję, to jest prawda, to jest fakt. Natomiast miałam bardzo dużo pracy, o dziwo, po świętach dalej miałam zamówienia, a spodziewałam się, że będzie kryzys, przerwa. No bo wiecie, tak jest w handlu, chyba każdy o tym wie, że w grudniu ludzie kupują prezenty i tak dalej, a w styczniu no każdy liczy grosz do grosza. No i w styczniu zazwyczaj, wiecie, firmy takie jak ja raczej prowadzą inwentaryzację, sprawdzają te stany magazynowe, tworzą aukcje, uskuteczniają, ulepszają. No a u mnie dalej po prostu sprzedaż żyje sobie dalej swoim życiem, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Natomiast nastały we mnie takie przemyślenia, naszły mnie przemyślenia odnośnie właśnie postanowień noworocznych, bo gdzieś tam w tym jakby szale i pracy i tego ogólnie życia, no to wiecie, to gdzieś tam oglądam vlogi i tak dalej wieczorami w sypialni. No i wiecie, ja ogólnie nie mam jakby postanowień noworocznych, raczej staram się realizować postanowienia takie, można powiedzieć, kwartalne, miesięczne. Oczywiście mam takie długofalowe, duże jakby jakieś tam plany, cele, marzenia, ale no to wiecie, o, akurat Kiarcia za mną, no to one się realizują też po czasie, na to potrzeba więcej, a ja lubię krótkodystansowo też czuć, o, poszła sobie tam, no, że wiecie, że wszystko idzie jakby do przodu i tak dalej. Wiadomo, jak każdy mam problemy. Natomiast w tym roku postanowiłam, że, w sensie myślałam, miałam takie przemyślenia z nowym rokiem, że muszę mocno, a raczej chcę, no nie, że muszę, ale chcę mocno rozwinąć jakby swoją firmę, więc będą oczywiście nowe modele jakichś tych plecaków moich wspaniałych, listonoszki, nie listonoszki, wszystko będzie powoli realizowane. No i postawiłam sobie cel w styczniu, cel, który będzie mi ciężej osiągnąć, czyli będę codziennie realizowała jeden nowy wzór segregatora Yetui. To jest cel taki, można powiedzieć, że dosyć konkretniejszy, bo wiecie, zdarzają się dni, że no po prostu no nie ma czasu, więc wtedy będę musiała nadrabiać zaległości i w następny dzień robić 2-3 modele, ale to nic, ja muszę sobie stawiać wysokie cele, tak jak ludzie, którzy ćwiczą. Oni sobie nie mogą stawiać małych celów, bo wiecie, z rozgrzewki Wam się ciało nie wyrzeźbi, więc trzeba pokonywać swoje słabości, robić rzeczy, które wydają się niemożliwe, no i ogólnie wiecie, jakby ćwiczenia mają to do siebie, że zazwyczaj, wiecie, są zakwasy, człowiekowi się nie chce i tak dalej. No ale jeśli chcesz widzieć efekty, no to musisz pchać do przodu
Więc ja wyznaję taką samą zasadę, że małe cele, które byłyby za słabe, mnie w ogóle nie motywują do działania. Muszę mieć wysokie cele, ale nawet jak w te 30 dni czy 31, które ma styczeń, nie wyrobię wszystkich 31 modeli, to też nic się nie stanie. Nawet jak zrobię 10, to będzie o 10 nowych wzorów do przodu. Rozumiecie mnie, tak? No, bo nie zawsze, wiecie, da się wszystko zrobić, natomiast motywację mam i na razie na dzień dzisiejszy wszystko mam zrobione, więc cieszę się bardzo. No i co? Idziemy zrobić śniadanko, bo jeszcze nie jadłam, Kiarusia oczywiście już jadła, ja jeszcze nie jadłam, więc idziemy i będziemy dalej działać. Powiem Wam o fajnej metodzie, a przy okazji opowiem o High Zero troszkę, bo ktoś tam się mnie pytał. Aha, i chciałam powiedzieć Magdalena, mam nadzieję, że nie pomyliłam się, musisz, kochana, mi podać swój adres, musisz do mnie napisać maila, bo chciałabym Ci wysłać ten Twój piękny segregator bullet journal, ale nadal nie dostałam od Ciebie odpowiedzi, wiadomości na maila, także czekam, kochana, proszę daj mi jakąś wiadomość. Dobra, kochani, ja jestem w kuchni. Będziemy robić śniadanko i śniadanko będzie składało się z kanapek. Nic spektakularnego, ale jem na co mam ochotę. Trzeba robić sobie w życiu małe przyjemności i robić to, co się lubi. Więc będzie zwykły biały chlebek, do tego ser żółty i do tego będzie pomidorek, szczypiorek i cebulka, więc życzcie mi smacznego! Do takiego właśnie zestawu kanapek i świeżo wyciskanego soczku, patrzcie jak to pięknie wygląda. Zapytacie pewnie, dlaczego tutaj jest kanapka pusta, w sensie kanapka, czemu tutaj jest chlebek pusty. Słuchajcie, mój pies kocha pieczywo. Niestety, wiem, nie jest to zdrowe dla zwierząt, ale musi też mieć coś od życia i jak ja jem właśnie chleb, to wiem, że muszę jej też dać, bo inaczej po prostu mnie to sterroryzuje, dlatego jest dla niej pusty chlebek też i nie ma właśnie pieprzu, soli jeszcze, no bo nie chciałabym, żeby spadło jej na chlebek. No i do tego wjeżdża kolagen w proszku i suplementacja witaminy z Olimpu, które właśnie stosuje również moja siostra, jak zapewne wiecie, i między innymi dzięki temu, że ona pokazuje jakby takie rzeczy we vlogach, ja też motywuję się do tego, żeby po prostu lepiej żyć, zdrowiej żyć i też bym chciała właśnie zadbać o włosy, paznokcie, skórę, więc suplementacja wjechała. Idziemy na taras, będziemy jeść na tarasie, tylko sobie tutaj wszystko poprzenoszę. Jest pięknie, naprawdę. Aż będzie miło zjeść takie śniadanko właśnie na tarasie w słoneczku razem z Kiarusią, bo ona mi nie da zjeść samej. Kochani, jestem po śniadanku i właśnie przychodzę do Was z metodą SSP, czyli metodą sprzątania swojej przestrzeni 22 na 12. Przepraszam, pewnie słychać mojego pieska w tle, natomiast no,
właśnie przesuwa krzesło, nieodzowny element moich vlogów, więc teraz mamy przewidziane w tej metodzie, zaraz Wam wrzucę jakoś tutaj zdjęcie, harmonogram właśnie rocznego sprzątania i teraz jest akurat miesiąc sprzątania apteczki oraz no mniej więcej ubrań, tak? Zgodnie z metodą. Także ja mam tutaj przygotowane, to będzie moja apteczka, która zawsze właściwie była od 5 lat moją apteczką, ale tu jeszcze mam część rzeczy, no i będę ogarniała tą apteczkę, bo wiecie, miałam miarę w mieszkaniu to wszystko ogarnięte, ale później wiadomo, że doszły. Też jakieś tam leki Łukasza, no i jak się pakowałam ze swojego mieszkania, też powrzucam tu jakieś tam rzeczy, więc trzeba wszystko uporządkować, no, więc może Was zarażę tą fajną metodą, nie wiem. Mi się wydaje, że spoko jest, bo wiecie, jest dla opornych. Cały rok macie rozplanowane sprzątanie całego domu i dzięki tej metodzie jak gdyby macie ramę czasu, w której musicie posprzątać i jest właśnie taka grupa na Facebooku, gdzie właśnie jest ta metoda i której również ja uczestniczę. I tam dziewczyny się motywują wzajemnie. Co prawda ta grupa obecnie no nie jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, mały z tam postów. Może potrzeba tam życia, nie wiem. W każdym bądź razie motywuje mnie ta metoda, przemawia do mnie i myślę, że jest to fajna właśnie opcja rozplanowania sobie co, kiedy i jak i posiadania do tego chęci, bo tam macie plan chyba od 16 stycznia do chyba 10 lutego jest czas na ogarnięcie ubrań, więc macie tą ramę czasu, w której trzymacie się, żeby posprzątać właśnie te ubrania. W tym okresie macie czas, nie musicie tego zrobić w jeden dzień, tylko po prostu jest ta rama czasu, której trzeba się trzymać, pilnować, więc myślę, że spoko. Dla opornych w sprzątaniu chyba jak dobra, najbardziej. Kochani, tak jak widzicie, tutaj mam już uporządkowane. Tutaj znajdują się leki takie, wiecie, pierwszej potrzeby i tak dalej. Natomiast tu się znajdują wyłącznie opatrunki. A popatrzcie, tutaj zabrałam bardzo dużą ilość starych leków do utylizacji. Te wszystkie, które będę używała, wylądują na razie w witrynie, tutaj w tym właśnie moim koszyczku. Tak, żeby były łatwo dostępne, być może w przyszłości będzie jakaś inna organizacja. Zobaczę, jak będzie mi się to sprawdzać. No i przy okazji właśnie, bo zapomniałam, chciałam Wam pokazać tą metodę sprzątamy swoją przestrzeń, czyli metodę SSP, harmonogram na 2023 rok, który jest dostępny na grupie. Sprzątamy swoją przestrzeń, metoda SSP, bodajże tak się nazywa grupa na Facebooku, na bank ją znajdziecie. I tak jak możecie sobie spojrzeć, każdy miesiąc jest z oddelegowaniem do konkretnych czynności. 22 kategorie przez 12 miesięcy. W styczniu, tak jak Wam mówiłam, jest. No, fokusuj się. Apteczka, zaczynamy ją sprzątać 9 stycznia. Mamy czas do 16, ale słuchajcie, to jest 20 minut roboty. Ubrania zaczynają się 16 stycznia i trwają aż do 10 lutego, więc mamy bardzo dużo na to czasu. W tym czasie właśnie sprzątamy oraz ewentualnie wyrzucamy, czy oddajemy komuś ciuchy, bo tutaj też chodzi o minimalizm. Ja nie jestem osobą, która, wiecie, mogłaby być jakby minimalistą, tak? Naprawdę mieć 5 rzeczy na krzyż. Natomiast każdy powinien odgracać swoją przestrzeń, jeśli tych rzeczy naprawdę jest za dużo. Więc tak to właśnie wygląda. Tutaj macie pełen harmonogram. Możecie właśnie pobrać.
Tutaj macie też stronę polskiminimalizm.pl, więc tak to wygląda. Fajna sprawa. Polecam Wam dołączyć do tej grupki, bo ta grupka jest naprawdę mała. Ostatnio właśnie zauważyłam, że więcej osób napłynęło z polecenia, które były na innej grupie na Facebooku. Więcej osób przybyło, natomiast wciąż jest nas tam mało, więc fajnie, jeśli dołączycie. A my, kobietki, lubimy takie różne jakieś wyzwania i tak dalej, więc myślę, że fajna opcja. Zwłaszcza, tak jak powiedziałam Wam, dla leniwych, którzy nie lubią za bardzo sprzątać. No i wiadomo, chodzi też o to, że jak posprzątacie, to żeby w miarę utrzymywać tam ten porządek. No ale to każdy wie, prawda? No więc jeśli tego nie znacie, a zapewne jeszcze wiele osób z Was nie zna, no to Wam polecam. Więc taka polecajka wjechała, więc zapraszam Was oczywiście na tą grupę. Dołączcie. Kochani, spójrzcie, jakie kupiliśmy piękne fotele do jadalni. Po prostu są cudowne. Powoli zaczyna się tutaj robić tak, jak ja bym sobie tego życzyła. Tu z boku widać krzesło wysunięte. To jest, wiadomo, stare krzesło. Spójrzcie, welur od góry. Takie typowe fotele, naprawdę porządnie zrobione. Takie fotele babcine, powiedzmy. Na dole lite drewno. Aż słychać było moje kolano, przepraszam. I to jest właśnie zajebiste, że one mają, słuchajcie, tą podkładkę obrotową. Zakochałam się po prostu w tych fotelach. Sam fakt, słuchajcie, ktoś przychodzi, nie trzeba krzesła wysuwać, obraca sobie, można obrócić o 360. Także na luzie można wyjść, nikomu nie przeszkadzają, bez krępowania się. Czyż to nie wygląda pięknie na tle tego dębowego stołu? Nie, no ja jestem po prostu zachwycona. Ja tu dzisiaj pracuję. Oj, coś czuję, że to będzie jedno z moich ulubionych miejsc. Jeszcze firanek nie ma dodatków. Brakuje, wiecie, jakiś... Lampy w ogóle przede wszystkim brakuje, ale też brakuje obrazów i tak dalej. Ciężko mi się coś dzisiaj wysłowić, nie wiem dlaczego. Natomiast no, jestem po prostu zachwycona. 4 krzesła na promocji WISK, 1700 zł. Jakby Was to interesowało, dam Wam znać w opisie, jaki to jest model krzeseł. Są przecudowne. Trochę mi tu nie pasuje ten dywan, ale Kiarusia go uwielbia. I na stroik też nie patrzcie. Po prostu jest położone byle co. Natomiast tutaj będą też pięknie robione podkładki bawełniane. Właśnie od rękodzielnika innego. Bo ja nie szyję na drutach ani nic takiego, tak? Więc zrobi mi piękne podkładki, ręcznie robione od serca, po prostu będzie cudnie. No i właśnie szukam pięknego wazonu, może być też ręcznie robiony, jakiś taki, wiecie, może szerszy, okrągły albo w stylu dzbanka. Jeśli macie jakieś fajne firmy, które robią coś takiego lub po prostu jesteście zadowolone ze swoich dzbanków, które macie, dzbanków, Boże, jakich dzbanków, wazonów, które macie, to możecie mi podlinkować, bo na razie nie znalazłam nic sensownego, co by pasowało tak właśnie do mojej jadalni, więc powoli naprawdę robi się tutaj pięknie. No, natomiast właśnie zasłon brakuje dodatków, ale powoli się robi sztosik. Tutaj, tak jak mówiłam, dywan na razie jest jaki jest. Muszę przeżyć. Dlatego, że Kiarcia go lubi, a skoro Kiarcia lubi ten dywan, no to ja jej nie zabiorę. Chyba, że znajdę jakiś ładniejszy. Myślę, że beżowy jakby tu wjechał, to by było cudo. Ale wiecie, pies czarny, czarna sierść, beżowy dywan. Ciężko to widzę. Raczej by to ładnie finalnie nie wyglądało.
No więc powiem Wam, że no przepiękny, no po prostu nie mogę się najarać tym. Patrzcie, jaki on jest cudowny. Cichutki, wszystko elegancko, naprawdę ciężko jest znaleźć, słuchajcie, no nie wiem, my nie znaleźliśmy żadnego fotela do jadalni, który stricte byłby obrotowy. I jeszcze w ogóle drewniane, a nie metalowe nogi. Ja jestem po prostu zakochana. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. A ja się biorę za pracę i przy okazji pokażę Wam właśnie te moje nowe modele plecaków z zamkiem. Dobra, kochani, właśnie jesteśmy na mojej aukcji na Allegro. Tutaj mam wystawione wszystkie nowe modele worko plecaków z kieszonką i z zamkiem. To są te nowe właśnie worko plecaki, które powstały niedawno i właśnie wróciły od fotografa. Także spójrzcie, jak pięknie się prezentują. Tutaj będzie Ariana jako pierwsza i ona właśnie ma tutaj zameczek na samym środku, więc bardzo fajnie to wygląda. Naomi Black, też piękny model, słuchajcie. Madame Black też, po prostu, no piękne, piękne są. No ciężko mi nie chwalić swoich produktów, ale powiem Wam, że naprawdę no jakość i w ogóle, no to jest coś cudownego, po prostu tak uważam, więc je chwalę. Jestem autentyczna, mówię to, co myślę. Naomi, Rosa Marina, moja siostra ma ten model worko plecaka bez tej kieszonki z zamkiem. Hexagon, Georgina Black, Georgina, Peony Pink, też z zameczkiem, taki bardziej wzór mocno dziewczęcy dla nastolatki albo dla jakiejś dziewczynki. No i wiadomo, tak się prezentują tyły. Ostatnio jedna widzka pytała mnie właśnie o odkurzacz, jak się sprawuje i tak dalej. Więc to jest High Zero, 2700-2800 zł on kosztuje. I co ja o nim myślę, powiem Wam tak. Myślę, że powinien kosztować 1700, maksymalnie 2000 zł. Fajnie, że ma funkcję, wiecie, odkurzania i później mycia podłogi. Natomiast przy sierści i przy białej podłodze wypuszcza często tyłem o trochę sierści. Nie mówię, że dużo, wystarczy, wiadomo, później dwa razy przyjechać w tym samym miejscu i jest czysto. Natomiast powiem Wam, że wydaje mi się, że jak za cenę 2800, to jest chyba za dużo jak za odkurzacz. Ogólnie uważam, że odkurzacze no teraz mają naprawdę horrendalne ceny, więc tak, kupił go Łukasz z myślą właśnie, że będzie miał pieska, czyli moją Kiarę, wiedział, że się będziemy przeprowadzać, więc chciał kupić fajny właśnie odkurzacz, który będzie tutaj ogarniał sierść i wszystko, żeby było łatwiej. No natomiast wiecie, na czarnej podłodze nie widać, że wypuszcza po prostu sierść czy cokolwiek, więc no powiedzmy, że spoko. Natomiast na białej podłodze no jednak widać. Osoba, która użytkuje na zwykłych jakichś panelach drewnianych, nie zauważy najprawdopodobniej, a on czasem troszkę kurzu, troszkę właśnie sierści no jednak wypuszcza, więc tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę, jak on sobie tutaj śmiga. Włączamy, tu jest przycisk. No i właściwie patrzcie, on sam sobie jedzie do przodu, cofając, zmywa. Tu jedzie, widzicie, ja go tak tylko trzymam, on sobie sam jedzie. Więc to jest też spoko. Natomiast no, on niestety wypuszcza trochę tej sierści, ale tak patrząc na to, że od razu przemywa podłogę, to i tak mu chyba obecnie daje 9 na 10. Muszę w ogóle pościel wyprać, bo Kiara już tak uświniła nam pościel, że masakra. No. W każdym razie, słuchajcie, daję mu 9 na 10. Dobra, kochani, chciałam się z Wami pożegnać. To są moje naturalne włosy, gdyby ktoś pytał.
Tak, mam włosy kręcone. Przepraszam Was, że tydzień czasu tworzę tego vloga, ale naprawdę nie miałam czasu. Byłam na trzech nockach pod rząd i remontowaliśmy mieszkanie moje pod wynajem i po prostu ten czas mi tak przeleciał. Zamówienia, życie, wiecie jak jest. No, więc kochani, oczywiście dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj na moim kanale. Jestem z Kiarusią, tak jak widzicie, na spacerku. No, chciałam Wam życzyć pięknego dnia. Mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia się w następnym vlogu. Dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, buziaki dla Was. Nie dam Wam buziaka, bo mam smycz w ręce, więc mało higieniczne by to było. No, więc buziaczki dla Was, kochani. Do następnego. Bajo!